Uważam, że jest to absolutnie wybitny polski reżyser, zupełnie pominięty i zupełnie nieznany. Jego filmy się zdecydowanie wyróżniają spośród wszystkich absolutnie innych filmów polskich. Nie tylko chodzi o filmy z dziećmi, ale w ogóle. Myślę, że łączył w sobie wielką wiedzę psychologa, wielką wiedzę reżysera i wielką wiedzę pedagoga. Artysta, no pełni słowa tego powiedziano, no. Artysta. Reżyser całkowicie osobny o swoim języku. On nie trafił w swoje czasy, bo absolutnie wyprzedzał myśl filmową. To jest kompletnie osobne zjawisko, to jest jak Piotr Szulkin, nie wiem, jak Wojciech Has. Gdyby na obecną chwilę robił takie filmy, byłby okrzyknięty wielkim mistrzem kina społecznego, kina psychologicznego, kina dziecięcego. Ogromna ilość rzeczy, które w moim życiu się wydarzyły i były to wydarzenia ważne, nie zaistniałyby, gdyby nie na sweter. Gdyby na sweter kręcił filmy w Hollywood, to absolutnie dzieci miałyby Oscary.